Schudłeś. Troski zwykle nie przysparzają kilogramów, tylko odejmują. Czyli choroba nie terapia. Organizm wystawia rachunek za kilkadziesiąt lat dość intensywnej eksploatacji. Tak cię pytam, bo zaskakująco wiele osób mnie pyta, czy to prawda, że Dudek znowu ma raka. Cieszę się, że się troszczą. Tak. Myślę, że to się nie zmieniło od 18 lat, kiedy rzeczywiście chorowałem na nowotwór, że jednak to, że ktoś wspiera, to się dopiero potem okazuje, jakie to jest ważne. Zresztą w ogóle cały ten czas, który się teraz toczy i wszystkie te wydarzenia, które mnie dotykają, gdzieś nadają zupełnie nowego znaczenia takim bardzo pierwotnym słowom. Ja cię pytam o to, czy ty rzeczywiście wierzysz w to, że ludzie pytają o to z życzliwości? W ogromnej części na pewno nie. Ale tego złudzenia się, wiesz, pozbyłem bardzo dawno temu. Kiedyś jechałem samochodem i maniakalnie słuchałem Radia Maryja i pamiętam, to było kilkanaście lat temu. I pamiętam, że po jakiejś mojej takiej ostrzejszej wypowiedzi ktoś zadzwonił do tego radia i powiedział, że Bóg wiedział, co robi, zsyłając na Durczoka raka, tylko że powinien był mu zesłać raka mózgu. I to było takie pierwsze przebudzenie, że jest jakaś grupa, która mnie autentycznie nienawidzi. Znamy się 32 lata i boję się, że gdyby tu się pojawiły jakieś fałsze, to ktoś to może wyczuć, więc powiem tak, kiedy słyszę Durczok, to widzę biurko, na którym stoi chyba 30 statuetek za różne ważne rzeczy. Widzę faceta, którego wszyscy kochają, chcą się z nim znać osobiście, chwalą się tym, że mają z nim zdjęcie. Na mnie też trochę tego blasku spadło, bo byłem bliskim przyjacielem Kamila Durczoka, a dzisiaj widzę faceta, którego tak naprawdę poznaję po głosie. Więc ja cię zapytam krótko, a ty mi długo odpowiedz. Jak się spada? Najpierw musi być założenie, że jesteś na szczycie, z którego spadasz. A nie byłeś? Zależy dla kogo i co oznacza szczyt. No w tym zawodzie, który wykonujesz? Tak. Tylko, że dziś taki szczyt, jaki ja zdobywałem i zdobyłem, jest już nieosiągalny. Wtedy były 3 telewizje. Na początku samym była jedna stacja radiowa, potem było ich trochę więcej. Więc poprowadzenie wiadomości, a potem faktów, to był szczyt szczytów. Dzisiaj telewizja wcale tyle nie znaczy. Pytam cię o ten różny szczyt. Szczyt społeczny, szczyt finansowy, szczyt towarzyski. Szczyt, nie wiem, publicystyczny, różny. To było po prostu bardzo wysoko. Ja wiem, sam tam wlazłeś swoim wysiłkiem. Tego nikt nie neguje. Tylko pytam, jak się potem spada? Bo ta amplituda między tym szczytem a tym, no umówmy się, dołkiem jest ogromna. Czy się nie zgodzę, to nie jest dołek. Może być niżej. Oczywiście, że tak. Zawsze może być niżej. I stąd też wynikało chyba przed chwilą to moje takie zawahanie, że ja spadłem ze szczytu, bo to by oznaczało, że jestem na dnie. Wcale nie jestem na dnie. I to nie tak, że ja siebie przekonuję, że nie jestem na dnie. Dużo dobrych rzeczy. Pewnie o nich pogadamy jeszcze. Dzisiaj przyniosło mi te 5 lat uczenia się nowego życia. Ale jak się spada? Czasami boleśnie. Są takie chwile, kiedy wydaje mi się, że to wszystko jeszcze gdzieś we mnie siedzi. I zwłaszcza jak oglądam wieczory wyborcze albo fakty w jakichś szczególnie ważnych momentach, to... Bo by się tam było jeszcze, co? Nie, to bardziej mną trzęsie, że nie tak to powinno wyglądać. Czyli przeżywam, ciągle tam jest, jakaś część mnie tam jest. A z drugiej strony, albo w innym aspekcie, nie boleśnie. Bo czego by nie mówić o tych zarobkach, o tej szklanej pułapce, jaką był TVN. Tam wszystko było w tym budynku, wszystko. Od baru sushi, przez pizzerię, przez normalną stołówkę, przez siłownię, przez sauny, przez garaż, przez myjnię na dole, które ci myła, samochód służbowy, którym jeździłeś. To jednak ja trzymałem cały czas jakiś dystans z tym, co jest tutaj. I jeśli się nie dasz utopić w tej szklanej bańce przyjęć, ścianek, gwiazd, gwiazdeczek, których potem już nikt nie pamięta, nie pamięta ich nazwisk, które zrobią wszystko,
i na Instagramie pokażą wszystko, żeby się pojawić. Jak się nie dasz utopić w tym świecie, to łatwiej ci się wraca do siebie. No dobra, ale jeżeli to była moja tarcza w tym wszystkim. Jeśli założymy, że to było fajne miejsce. Oczywiście, że tak. To było... czemuś tam nie został? Bo nie mogłem. Odpowiedzialnie i normalnie nie mogłem dalej próbować kierować zespołem, kilkudziesięcioma osobami, kiedy wokół trwało napierdalanie, takie bez miłosierdzia absolutne we mnie. Kiedy Latkowski był w stanie wymyślić wszystko, żeby uratować własną dupę, bo był zagrożony jako naczelny wprost, z którego finał wyleciał w wyniku tych cholernych publikacji, jednocześnie zarządzać ludźmi. Nie da się być własnym PR-owcem, własnym obrońcą, własnym adwokatem, a jeszcze normalnie pracować. Też dlatego, że bądźmy szczerzy, ja się zderzyłem z pendoliną na torach. No dobra, to ja słyszę, że winni są źli ludzie, a nie słabi. Nie, właśnie tego nie słyszysz we mnie. Absolutnie. Spodziewałem się, że o to zapytam. Nie słyszysz tego kompletnie. No wiem, co słyszę. Nie. Zderzyłeś się z pociągiem, nie miałeś szans. Zderzyłem się z pociągiem. No więc dlatego... to byli źli ludzie, a nie słaby Kamil? Nie, są takie siły, których nie powstrzymasz. Nie ma takiej możliwości. Jak staniesz na drodze pendolino, to ono cię rozwali. Możesz być tak silny, jak chcesz, możesz przeciągać ciężarówkę w zębach, możesz być pudzianem. No ale co, spisek? Ktoś chciał wykończyć Durczoka? Oczywiście, że nie. To, co ja sobie wyrzucam, to jest to, że ja gdzieś uchyliłem drzwi do mojej prywatności, do mojego życia prywatnego, do moich związków, do kobiet, z którymi byłem. I ktoś bezczelnie przez te drzwi wlazł, chociaż nie miał prawa do tego, bo ja nie zrobiłem niczego złego. Ale też powiedziałem to tyle razy w życiu, że nie zamierzam się z tego tłumaczyć do końca życia. Jeśli coś sobie zarzucam w całej tej pieprzonej historii z 2015 roku, to zarzucam sobie to, że pozwoliłem komuś wleźć z buciorami w moje prywatne życie. To jest dokładnie to, co powiedział sąd na pierwszej wygranej z prostą rozprawie. Tu jest granica. I nie pieprzcie, że jeśli facet jest osobą publiczną, to wy macie prawo włazić do jego prywatnej sypialni, do jego prywatnego życia. Więc w tym sensie, oczywiście, że ja jestem winien, bo ja gdzieś na skutek swojej naiwności, ufności, nieostrożności, też rozbisurmanienia się, takiego poczucia trochę, że jestem gość, któremu... A nie któremu takiej, już nikt nie podskoczy. Nie takiej ludzkiej słabości i podatności na rzeczy, które są dostępne ludziom, którzy dużo zarabiają, są popularni, są sławni nie, i szukają Marek, nowych podniec. To się wpisuje w ten scenariusz wielkiego życia gwiazd. Ale to nie jest prawda. Myśmy zapieprzali jak kupcy, ciężko, od rana do nocy, więc... A żeśmy imprezowali na miarę naszych marzeń i możliwości, to jest inna historia. No. Tylko jak pewnie widzisz, łatwo cię było upolować na końcu. Okej, panowie zapłacili swoje kary i przegrali wyroki, ale Durczoka nie było. Zgadza się. I o to mam do siebie pretensje. Jeszcze o wiele innych rzeczy mam do siebie pretensje. I wiesz, ja to przepracowałem i bardzo ciężko przeżyłem najpierw, potem przepracowałem, potem wyciągnąłem z tego jakieś wnioski. Ja się nie będę tłumaczył do końca życia, że żyłem tak, jak chciałem, a nie tak, jak inni by chcieli mnie widzieć. No tak, ale to znaczy, że ty, dojrzały facet, dokonałeś takiego wyboru. Wiedziałeś, że decydujesz się na coś, co skończy się źle dla twojego osobistego życia. Dlaczego? Życie w zgodzie z tym, co chcę robić, rozstanie się z kimś, z kim nie chcę być, wiązanie się z kimś, kogo kocham, są złe rzeczy twoim zdaniem? Nie, to jest tego typu myślenie, to jest dowód absolutnej hipokryzji. Ludzie powinni móc żyć tak, jak chcą, a nie w takim garniturku, w jakie wtłacza ich katomentalność, wzorzec przez wieki lansowany przez Kościół. No to widzisz, jaki to jest wzorzec. No, Kurski bierze drugi ślub, a pierwszy ma unieważniony po trójce dzieci. To jest ta hipokryzja, polska hipokryzja. Ale rozumiem, że był to świadomy wybór. Będę mieszkał 300 km od rodziny i to się może źle skończyć. Tak, i nie chcę dalej wchodzić jakby w moje rodzinne historie, bo o tym nie będziemy dzisiaj na pewno rozmawiać. Ale to był wspólny wybór. No. Nie było Durczoka po tym incydencie, ale Durczok miał jeszcze być, bo powstał Silesion.
Byłem na premierze tego przedsięwzięcia. Był tam nasz wspólny przyjaciel Sławek Zieliński. I Sławek Zieliński powiedział, były dyrektor Telewizji Polskiej, pierwszego programu, wiele w życiu widział. Powiedział, to było jak premiera Bonda i to nie w Polsce. To się nie miało prawa nie udać. Czemu się nie udało? Więc po pierwsze, żeby była jasność, to ta premiera Bonda w Polsce to było też odreagowanie moich kompleksów, urazów, jakiegoś żalu, który podświadomie pewnie miałem do świata. To jeszcze nie było wtedy przepracowane i to miało pokazać, że na Śląsku dzieje się coś, co niczym nie ustępuje wielkim otwarciom wielkich mediów w Warszawie. Po to, tak to się stało. Takim wypasem? Po tak, to właśnie? Oczywiście, że tak. Między innymi po to, żeby swoje pokazać, ego trochę wygłaskać? Tak, i żeby pokazać, że można się podnieść z takiego gówna, w które częściowo, jak już ustaliliśmy przed chwilą, sam się wpakowałem, a częściowo wpakowało mnie coś i ktoś. To było założenie pierwsze. Dlaczego się nie udało? Dlatego, że jest taka legenda w naszej rodzinie, że podobno bardzo dawno temu żył jakiś Durczok, który wszystkiego nie wiedział i na wszystkim się nie znał. Ale to tylko legenda. Nie potwierdzam. Cała reszta Durczoków to już... Cała reszta Durczoków wiedzą. Zna się na wszystkim, od mojego dziadka, przez mojego świętej pamięci ojca, przeze mnie. Mam nadzieję, że moje dziecko będzie trochę inaczej patrzyło na świat. I ja byłem przekonany, że skoro przez 20 lat prowadziłem działalność gospodarczą, która była jednoosobową firmą gospodarczą, to jakaś spółka akcyjna, co to w ogóle jest? Co ja tam do prezesa zatrudniał i kasę na niego marnował, jak ja to mogę zrobić społecznie, potem sprzedam ten Silesium, no bo go nie sprzedam, nie wiem, będziemy go dalej robili, wszystko jedno. 3 lata to wieczność. No i się wziąłem za prezesowanie. Czyli Durczok zepsuł Silesium? Tak. Stworzył i zepsuł? Tak, tak. Znaczy, to wiesz, to też... Ja rozumiem, że my rozmawiamy w sieci, a sieć jest zero-jedynkowa i wymaga odpowiedzi tak albo nie. No, gówno prawda, nie ma odpowiedzi na niektóre pytania tak albo nie. Jest... Były rzeczy, które były w tym Silesianie fantastyczne, nowatorskie, wychodzące daleko przed konkurencję. Nie wiem, z jak zaciśniętymi zębami, ale jednak przyznawali to nawet ludzie z Warszawy, z branży, którzy patrzyli. Layout nowatorski, kolorystyka, to co pokazywaliśmy, ten nowy Śląsk. Potem tą samą trasą poszły inne media tutaj. Myśmy na swój sposób byli prekursorem. To się ludziom podobało. Natomiast ja nie miałem pojęcia o zarządzaniu taką firmą. Surowe bardzo konsekwencje ponoszę tego do dzisiaj, żeby nie było wątpliwości, bo bycie prezesem to nie jest tylko to, że ktoś mówi do ciebie, panie prezesie, i potem musi 5 zł wrzucić do skarbonki, bo myśmy wszyscy byli po imieniu za karę, ale to jest też odpowiedzialność i ja się teraz borykam z tym, że wiele z tych rzeczy się jeszcze ciągnie, że się pewnie pociągnie i trudno, no, to nie będę z tego powodu właził na tory albo się wieszał. To był początek frustracji? Początek tego, nie ma frustracji. Gdzie jesteś widzisz, teraz? Gdzie ty widzisz frustrację? Okej, no złe słowo. Początek kłopotów? Tam nie. Się to zaczęło, twoim zdaniem? Kłopoty są absolutnie immanentną cechą naszego życia. Towarzyszą nam od małego, mamy kłopoty w przedszkolu, bo Romek jest silniejszy. Ale gdyby się okazało, że potem... się Silesium udaje, to gdzie byś był dzisiaj? To miało jakiś wpływ na twój los? Upadek Silesiumu? No tak. Oczywiście, że tak. To miało... To była... potężna, bardzo mocna, bolesna, ale niezwykle mi potrzebna w życiu lekcja. I co się potem zaczęło? Jakbyś to opisał? Ja to strasznie przeżyłem. To nie jest tłumaczenie, to jest coś, co zawiera w sobie dużo więcej niż brzmi. Przeżyłem pod każdym względem. Tego wszystkiego, co się wokół mnie zaczęło dziać, tego wszystkiego, z czym ja się musiałem zmierzyć, z czym nie potrafiłem się zmierzyć, co spróbowałem utopić w alkoholu, co było takim fajnym, zgrabnym tłumaczeniem. To dzieło mojego życia. Rozpadło się. No chłop ma prawo poczuć się sfrustrowany. Chociaż sam je rozwalił? Ma prawo się napić. No przecież położył biznes swojego życia, tak? I to nie dlatego, że się lenił i nie pracował, tylko dlatego, że mu się po prostu nie udało i nie zabrakło kompetencji. Ma chłop prawo, a niech się wyłączy. Tak? Teraz, żeby była jasność, ja tak rozmawiałem sam ze sobą. Ja sobie mówiłem, chłopie, odpuść. Napij się. Jedź nad to morze. Napij się albo nie napij się, wszystko jedno. A kiedy zobaczyłeś, że to już jestem alkoholikiem? Już to wiem na pewno. Pytam o to, kiedy ty się zorientowałeś?
No, rodzaj wywalenia tego z siebie też jest elementem całej tej zabawy. Kiedy ja się zorientowałem, że za dużo piję, czyli w normalnym, regularnym języku, takim uczciwym, kiedy stajesz przed lustrem i mówisz, za dużo piję, to się oszukujesz. Mówisz, jestem alkoholikiem, przeszkadza ci to, chłopie. I mnie to zaczęło przeszkadzać w różnych, bardzo różnych działaniach, które były bardzo wtedy konieczne. Bo trzeba było zadbać o jedno, o drugie, o trzecie, o czwarte, o piąte, o szóste, nieważne. Od rzeczy bardzo prywatnych po rzeczy bardzo służbowe. Jak zawalałeś jedno spotkanie, drugie spotkanie, jak sam dla siebie nawet wynajdywałeś takie, czy wynajdywałem, a właśnie widzisz, przerzucanie znowu takiego, ciebie rysuje, a tak naprawdę pokazuje wszystkim siebie. Jak wynajdywałem jakieś kolejne preteksty do tego, żeby sobie odpuścić, właśnie znowu zrobić się takim czułym Kamilkiem, który dba o siebie. Kurwa, powinienem był dbać o siebie wtedy, kiedy sięgałem po butelkę, tak? Albo kiedy zarywałem noc, bo było fajnie, a rano trzeba było się czym innym zająć. Wtedy się zorientowałem, że to coś jest nie tak, że trzeba to przeciąć. I w momencie, kiedy ta świadomość do mnie zaczęła dochodzić, wydarzył się ten pieprzony wypadek. A o tym za chwilę, jeśli pozwolisz, bo chciałem cię jeszcze dopytać, czy... Tylko skończę. Wydarzył się ten pieprzony wypadek i wtedy sobie pomyślałem, że na takie decyzje nigdy nie wolno czekać, że trzeba je zawsze podejmować od razu.